Witam w kolejnej części. Muszę wyjaśnić poprzedni film. Tam jedną gafę pokazałem w deploymencie. Ja już to sobie poprawiłem dzisiaj. Tak, w deploymencie tutaj mamy image pool secret i on jest na wysokości kontenera. Ta sama kolumna pod specem, a nie pod kontenerem tutaj w deploymencie. Także to jest wyjaśnienie. No i dobra. Dodałem taką, dodałem N2 tutaj, żeby było troszkę widać, że nie oszukuję Was, że działamy na Kubernetesie. I to jest też kolejna rzecz, która może Wam się wydać znajoma z Docker Compose, bo tak samo się robiło tutaj, tak? No, nie było tego minus name, tylko było po prostu wart, wód, kropek i wartość. A tutaj jest tak, że musimy podać, co jest nazwą, kluczem, a co jest wartością. No dobra. I co chcemy osiągnąć dzisiaj? Dzisiaj chcemy z naszego Kubernetesa dostać się do środka. Tutaj mamy coś takiego, type load balancer, bo tutaj już zmieniałem i zrobiłem serwis. I właśnie serwis i z typem load balancer służy do tego, żeby dostać się do środka. Tylko na minikubie trzeba zrobić czary mary. No ale pierwsze pokażę Wam o to, jak to się deklaruje. Jak się robi ten load balancer. Czyli mam tutaj taki serwis. Może sobie to zaaplikujmy. To będzie apply. Tutaj nam się teraz zmieni cluster IP, no bo tam czegoś brakuje. External IP none, portów nie ma. Dobra. To jest podstawowa wersja i dojdziemy tego do teraz do tego load balancera, co miałem wcześniej. No testowałem tutaj, czy wszystko jest dobrze i jest dobrze. Teraz tak. Co to jest serwis? Serwis, no to jest takie nasze proxy. Można to tak nazwać jako proxy, które nam pozwala na komunikację z naszym podem. Pod zawsze będzie na adresach wewnętrznych. No i zawsze będzie w środku Kubernetesa, będzie chroniony. Żeby się dostać do tego poda, trzeba stworzyć serwis. Tylko serwis taki jak jest, nagi. Ja to nazywam, że to jest nagi, takie najprostsze, co może być. To jest type cluster IP. Type cluster IP, jak samo ten typ mówi, przybiera tylko cluster IP, czyli też musielibyśmy robić na przykład port forwarding, żeby dostać się do środka. Port forwarding wyjaśnimy sobie tam w innym czasie. Jak to się robi, jak będziemy coś tam debugować. Na razie serwis. No i tak, co trzeba zrobić, żeby było. Mamy kolejny typ. Typ node port. A, może jeszcze wyjaśnię, jak się robi to, że serwis wie, do którego poda nas podłączyć. Który serwis do którego poda, tak? No bo tutaj na pierwszy rzut oka, no nie ma nic, co nam mówi, do którego poda mam się podłączyć. Ale jak sobie zobaczycie tutaj selektor app, to coś świta, prawda? Jak sobie weźmiemy nasz deployment, to dodawaliśmy coś takiego jak match labels selector, match labels app i path service selector app. I teraz widzicie, po tym, dokładnie po tym, nasz serwis wie, do którego poda ma się podłączyć.
czyli wziąć sobie endpoint i jeszcze mamy coś takiego jak target port i jeszcze wie po nazwie portu, do którego portu ma się podłączyć. A ten port to jest już, który port będzie miał na zewnątrz serwis. Czyli może być tak, na przykład tu będzie wystawiony na jakimś porcie 3000 i serwis będzie miał port 8080 i jak się będziemy łączyć do tego serwisu, to będziemy się łączyć po porcie 8080, ale przekieruje nas serwis do portu 3000, do tego kontenera konkretnego. No, bo możemy mieć kilka kontenerów w środku, tak? I każdy kontener wystawimy sobie wtedy na oddzielnym porcie, no bo kontenery nie mogą działać na tym samym porcie, bo ten nasz pod to jest tak jakby maszyna wirtualna, a w środku mamy te nasze serwery odpalone, serwisy, znaczy się, serwisy odpalone i każdy serwis no, musi na innym porcie. No, nie wystawimy dwóch serwisów na tym samym porcie. No, z proxy to się da zrobić, ale no, fizycznie nie możemy tak zrobić. I teraz tak. Dobra. No i przechodzimy dalej. I teraz ten typ, node port. Zmieniliśmy na node port. No i sobie zróbmy apply'a. Zobaczymy, co się zmieniło. Zmienił się typ node port i doszło coś takiego tutaj. Wcześniej tego nie było. A teraz jest. No i ten tutaj sobie, o, ten tutaj adresik mówi. Jak weźmiemy kubectl, to jest przekierowanie, prawda? To jest przekierowanie portu. Gdzieś to jest przekierowane. No i to sobie weźmy get nodes, bo to jest node port, czyli coś nam mówi o nodzie. Minus o wide i nasz Node ma taki adres IP. No i spróbujmy. No też bez curl. I sobie zróbmy port ten. O, proszę bardzo. Port is IT. Kubernetes. No pięknie, tak? Czyli dostaliśmy się. No nie jest to eleganckie, no bo musimy bezpośrednio się do naszego node'a komunikować. Problem jest taki natury, że jak będziemy mieć jeden node, tak jak tutaj w Minikubie, to nie będzie to problemem, ale jeżeli będziemy mieć wiele nodów, na przykład Kubernetes będzie skalowany na 8 maszynach, no, czyli będziemy mieć tam 7 workerów plus master, no to nasz pod może być na każdym z tych nodów. No oczywiście możemy sobie zadeklarować na twardo, na którym nodzie ma się uruchamiać i wtedy znając IP tego noda, no możemy sobie tak wchodzić do tego, no ale widzicie, jaka to jest komplikacja, tak? Trzeba coś zrobić, żeby nieważne na którym nodzie pod będzie uruchomiony, żebyśmy się zawsze do niego dostali. No to jest ten właśnie load balancer teraz. Typ load balancer. No i teraz jak sobie zrobimy apply'a, no to będziemy mieli coś takiego, że typ się zmieni na load balancer. Widzicie, no dalej jest ten tam node port sobie istnieje. Niech sobie istnieje, bo mamy ten load balancer. External IP jest pending. No, w prawdziwym Kubernetesie nie byłby długo pending, tylko pojawiłby się adres IP. Tutaj musimy zrobić sobie mini kube tunnel do jeszcze bind IP. A,
Kurczę, nie pamiętam. Find address. Find address. I podajemy sobie na adres. No, adres ja sobie podam 192. To jest moja maszyna wirtualna. 168.1.33. Tunnel started. No i teraz jak sobie zrobimy all, widzicie, jest external IP jest taki. No to binda zrobiliśmy sobie na to. No to robimy curl. No i port 8080 już. 8080, czyli uderzamy na serwis. No i jest. Widzicie? I teraz nieważne na którym nodzie nam wystartuje ten pod, serwis zawsze będzie po tym labelu znajdował ten tego poda i nam go wystawi. A my sobie po adresie, który daliśmy, możemy na sztywno też sobie uruchomić tam, no, tylko nie w tej konfiguracji. Ale w load balancerze możemy powiedzieć, który IP ma być wzięty. I no zawsze będziemy mieli ten. I to jest już lepsza wersja dostępu do poda. No ale istnieje jeszcze lepsza wersja dostępu. I to już będzie w kolejnym filmie. Żeby te filmy nie były za długie. Bo chyba przy Kubernetesie jest takie troszkę zaplątanie, jest tego dużo i lepiej, żeby były krótkie na jeden konkretny temat, no i ewentualnie będziemy dopowiadać. Także dajcie znać, jeżeli oglądacie, czy lepsze są takie długie, czy lepsze są dłuższe, ale myślę, że jeden temat, jeden krótki filmek będzie dobry. Poćwiczcie sobie z tymi serwisami, potwórzcie serwisy, zachęcam do czytania dokumentacji Kubernetesa, jest tam dużo więcej opcji, doczytacie bardziej szczegółowo i no to by było tyle na dzisiaj. Dzięki, do usłyszenia, do następnego, cześć.